Hej dziewczyny, tutaj ktoś przychodzi. On jeszcze do tego. Tak fajnie robią. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Zmiany Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie aktualnego wraz z uzasadnieniem oraz opinii regionalnej i zgodowanej kolegiańsku w wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie ustawy. Proszę Komisję Rewizyjną o odczytanie wniosku. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Choczewo w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Choczewo z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Działając zgodnie z artykułem 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, statutu gminy Choczewo z dnia 8 kwietnia 1930 roku, województwa pomorskiego z dnia 26 września 2003 roku. Komisja rewizyjna w składzie Sylwia Krotyłowska przewodnicząca, Samina Pemik członek i Teresa Ladenan członek. Na posiedzeniach w dniach 15.04.2016 roku i 21.04.2016, 5 maja 2016 roku, 6 maja 2016 i 13 maja 2016 roku rozpatrzyła punkt pierwszy. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Choczewo za 2015 rok. Punkt drugi. Sprawozdania finansowe, na które składają się punkt A. Bilans wykonania budżetu. Punkt B. Bilans działów samorządowych, jednostek budżetowych i samorządowych. Punkt C. Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Punkt D. Łączne zestawienie zmian funduszy samorządowych, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Punkt trzeci. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Choczewo, które zostało przedłożone Radzie Gminy Choczewo zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, zawartej w uchwale nr 076 uchwalonej przez G216 przez R przez 4 przez 16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Choczewo za 2015 rok. Komisja Rewizyjna, badając wykonanie budżetu oraz rozpatrując sprawozdania kierowała się kryteriami legalności, rzetelności, gospodarności, celowości, a także szczególnie zwracała uwagę na to, czy były przestrzegane zasady dyscypliny finansów publicznych. Komisja zapoznała się również z wynikami kontroli, jakie zostały przeprowadzone w roku 2015, a także wysłuchała wyjaśnień udzielonych przez wójta gminy i skarbnika gminy w trakcie posiedzeń. Zakresem prac Komisji Rewizyjnej objęto następujące zagadnienia. Punkt pierwszy. Zgodność wykonania budżetu gminy z uchwałą nr 6 przez 12 przez 15 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok łącznie z zmianami w trakcie roku budżetowego i dokonanymi przez Radę Gminy i Wójta Gminy Choczewo. Punkt drugi. Poprawność i celowość zmian dokonywanych przez Wójta Gminy Choczewo w trakcie roku budżetowego. Punkt trzeci. Przestrzeganie obowiązujących zasad wykonania budżetu zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i statucie gminy Choczewo. Punkt czwarty. Gospodarowanie środkami finansowymi gminy łącznie z nadzorem nad jednostkami podległymi gminie. Punkt piąty. Wykonanie zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym komisja stwierdziła, co następuje. Punkt pierwszy. Uchwalony przez Radę Gminy Choczewo budżet gminy na 2015 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 26 296 407 zł. Dochody wykonano w kwocie 24 429 298 zł 79 groszy, co stanowi 92,90% danych. W tym planowane dochody własne na kwotę 11 177 074 grosze, które wykonano w kwocie 9 808 278 i 38 groszy, to jest 87,75% planu. Punkt drugi. Uchwalony przez Radę Gminy Choczewo plan wydatków budżetowych o zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 25 695 326 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 22 511 629 zł. 6 groszy, co stanowi 87,61% planu. Punkt trzeci. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 21 323 092 zł. A zrealizowaną kwotę 19
59 760,86 groszy, co stanowi 92,66% planu. Punkt czwarty. Realizacja wydatków inwestycji. Zaplanowano w budżecie gminy kwotę 4 372 234 zł. Wydatkowano natomiast 2 751 868 zł i 20 groszy, co stanowi 62,93% planu. Punkt piąty. Uchwalony przez Radę Gminy Kłodzko plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok wynosił po stronie dochodów 3 904 142,72 zł oraz po stronie wydatków 3 804 062,41 zł, co stanowi 98,36% planu. Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględnienia dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych. Punkt szósty. Przychody stanowione w postaci wolnych środków, których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych, planowane w kwocie 586 777 zł, zostały wykonane w kwocie 586 777 zł 83 groszy. Punkt 7. Rozchody ze środków budżetu gminy w 2015 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 187 858 zł, w tym spłata 595 858 zł. Są to pożyczki udzielone na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych. To stanowiło 100% planu. Punkt 8. Rok 2015 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 2 575 478 zł, co świadczy o prawidłowych proporcjach między dochodami a wydatkami bieżącymi. Punkt 9. Kwota zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 6 398 000, co stanowi 26,19% realizacji dochodów osiągniętych w analizowanym roku. Punkt 11. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku podjęła uchwałę numer 076/2/216/R/4/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Choczewo na 2015 rok, wyrażając opinię pozytywną. Realizując plan pracy na rok 2015, zatwierdzony uchwałą numer 6/12/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym przeprowadziła następujące kontrole. Punkt pierwszy. Wizja lokalna mająca na celu ocenę wydatkowania środków na zakup wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych z Funduszu Gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punkt drugi. Kontrola realizacji budżetu gmin za poszczególne kwartały w 2015 roku. Uwag i zastrzeżeń nie było. Zmiany w planie dochodów i wydatków uchwała Rada Gminy uchwałami 11 zmian. Wójt gminy dokonywał swoimi zarządzeniami 21 zarządzeń. Danych kompetencji. Nie stwierdzono dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych przez wójta gminy, które zostały zastrzeżone do możliwości dla Rady Gminy. Kontrola terminowości wysokości transz przekazywanych dotacji dla gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie i Gminnego Zakładu Oświaty. Stwierdzono, że dotacje zostały przekazywane terminowo i w pełnej wysokości, co nie rodziło skutków zobowiązań wymagalnych. Komisja rewizyjna przeanalizowała informację o stanie mienia komunalnego gminy Choczewo wraz z załącznikami sporządzoną na dzień 31 grudnia 2015 roku. Uwag i informacji w komisjach nie wniosło. Na podstawie przedłożonego sprawozdania finansowego bilans z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku stwierdza się zgodność wykazywanych kwot z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej budżetu. Przedłożone sprawozdanie finansowe jak zbiorczy bilans jednostek budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem funduszu jest zgodne z sprawozdaniami o poziomie jednostek budżetowych, a mianowicie Urząd Gminy Choczewo, Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, Gminy Zespół Oświaty w Choczewie, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie, Gminy Biblioteka Publiczna w Choczewie, Gminy Ośrodek Zdrowia w Choczewie. Komisja Rewizyjna stwierdza, że WUT, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy na 2000,
za 2015 rok, co daje podstawowe do wystąpienia do Rady Gminy Poczewo z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi Gminy Poczewo. Panu Wiesławowi Działce. Niniejsze stanowisko komisji zostało przyjęte w głosowaniu za 3, przeciwko 0, wstrzymujących się 0. Komisja rewizyjna w składzie przewodnicząca.